Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus, a to jest Cywilizacja 6. Niedawno dostaliśmy zapowiedź kolejnej części, która swoją drogą zapowiada się dość obiecująco, no a jak doskonale wiemy, każdy pretekst do powrotu do Cywilizacji 6 jest dobrym pretekstem. Dlatego się tu dzisiaj spotykamy. Ja zagram dzisiaj na olbrzymiej mapie świata z historycznymi początkami jako Polska przeciwko 11 przeciwnikom sztucznej inteligencji. Poziom trudności imperator, tryby gry jak widać na załączonym ekranie. Wyłączamy tylko zwycięstwo dyplomatyczne i punktowe, bo ich po prostu nie lubię i zaczynamy. Pobożna Jadwigo, niech będzie chwała Bogu. A w mojej duszy spokój. Już na dzień dobry dostałem dostęp do tajnego stowarzyszenia, których w samej grze jest kilka, jednak nie zdecydowałem się na to konkretne, ale otrzymamy jednocześnie tytuł gubernatora, obiecuję spożytkować w niedalekiej przyszłości. Już od samego początku widać, że będzie na mapie raczej ciasno, więc nie ma co wybrzydzać z miejscem na stolicę, biorę pierwsze, które gra sama mi proponuje i zakładam Kraków. Od razu produkcja zwiadowcy, wojownicy również udają się na zwiad, a rodowity Słowianin obejmuje rolę gubernatora w naszej stolicy. Dosłownie chwilę później spotykamy cywilizację Galów i cywilizację Holandii. Cóż, zdecydowanie widać różnicę w prowadzonym trybie życia, prawda? Chwilę potem dołącza ktoś nowy i... ja to chyba już gdzieś widziałem. Niestety Ambiorix bardzo szybko zaczął mieć problemy z lojalnością swoich poddanych, nie wiem, być może za mało magicznego napoju. A ja eksplorując dalej spotykam cywilizację Babilonu i Szwecji. W międzyczasie Julek coś się pruje, ale nie wiem o co mu chodzi. No, tym razem jednak historycznie, co, panowie Galowie? No, śmichy, chichy, ale w Krakowie też nastroje nie najlepsze, więc nie ma co czekać i zakładamy kolejne miasto, jakim okazuje się Warszawa. Po zniszczeniu pobliskiego obozu bandytów dostałem dostęp do kolejnego tajnego stowarzyszenia, które miało okazać się pomocne podczas tej rozgrywki. Trochę mi się ten ruch tutaj nie podoba. Alia jacta est. Oczywiście. No to nie pozostało nic innego jak podpisać pakt z diabłem, to znaczy z wampirami, i odeprzeć najeźdźce z południa. Moje oddziały zasiliła Mulan i z pomocą jej oraz wampirów bardzo szybko udało się przegnać armię Rzymu spod naszych drzwi. Bardzo zaczęło mi tutaj przeszkadzać miasto-państwo Wolin, które nie zdążyło się nigdzie osiedlić, więc chcąc nie chcąc musiałem wypowiedzieć im wojnę i trochę tu sobie posprzątać przy granicy. Mój marsz w kierunku Rzymu szedł całkiem nieźle, na tyle dobrze, że poczciwy stary Julek chyba trochę się przestraszył, zaczął oferować mi pokój, no ale trzeba było myśleć wcześniej. Odbiłem więc stolicę Galów, którą oczywiście zachowałem dla siebie, i ruszyłem na Rzym. Założyłem Łódź i Gdańsk i tym oto sposobem władałem już większą częścią Europy. Eksplorując świat dalej, napotkałem na cywilizacje Etiopii, Khmeru i Chin. A tymczasem na moim własnym podwórku zaczął mi się potop szwedzki. Nie wiedzieć czemu z Amsterdamu. No ale po szybkim rozprawieniu się z najeźdźcami rozpocząłem swoją w ogóle nieplanowaną ekspansję na północ. Amsterdam stawiał dość duży opór ze względu na obecność jednostek morskich z Sindbadem, żeglarzem na czele, ale po wystarczająco długich nękaniach przez moich łuczników i oddział wampirów uległ. Nie mogłem się jednak tym miastem nacieszyć zbyt długo, bo chwilę później wróciło ono pod rządy Szwecji, ale jego mieszkańcy ostatecznie byli zupełnie innego zdania. Dlatego chwilę później miasto się zbuntowało, a ja już bez większych problemów zajął mnie po raz drugi i tym razem już ostatni. Gdzieś w międzyczasie tych wszystkich wojennych potyczek poznałem cywilizację Konga. No i przyszedł najwyższy czas na potop Polski. Północ okazała się ciężkim terenem do prowadzenia większych wojen, dlatego zamiast zmasowanego ataku przez całą Szwecję zdecydowałem się skupiać na pojedynczych miastach i tak najpierw zająłem Sztokholm, a dopiero po jakimś czasie udało mi się zająć... Linköping. Czy jakoś tak.
I tym miastem również nie dane mi było pocieszyć się zbyt długo, bo przez to, że byłem pochłonięty wojną, kompletnie nie zwróciłem uwagi na zdobywanie punktów podczas tej ery, co zaowocowało tym, że w renesans wszedłem jako wiek ciemny, a to grozi buntem i utratą miast. Na szczęście Szwecja również nie poradziła sobie zbyt dobrze podczas poprzedniej epoki i miasto, które utraciła, Helsingborg, już wkrótce miało być moje. W międzyczasie przyjąłem propozycję pokoju od Krystyny, żeby skupić się na rozwoju swojego państwa. Odbiłem Linköping. I jako całkowita niespodzianka miasto Jönköping, o którym nawet nie wiedziałem, wpadło w moje ręce. I zajmując się swoimi sprawami, cierpliwie czekałem, aż Helsingborg również przejdzie pod moją kontrolę. Niestety okazało się, że w renesansie też przysnąłem ze zdobywaniem punktów epoki. A że nie miałem zamiaru tracić kolejnych miast, postanowiłem, że zrobię wszystko, żeby w te pozostałe 9 tur nadrobić brakujące punkty. I tak przystąpiłem do budowy byle jakich cudów, przyspieszając ich budowę, wycinając lasy, zakładając swoją własną religię i wysyłając emisariuszy do losowych miast, państw, żeby tylko zostać ich suzerenem. Okazało się, że część cudów w ogóle nie była potrzebna, dlatego wstrzymałem ich budowę do następnej ery i udało się wejść w epokę przemysłową jako złotą erę. Podczas której udało się poznać kolejną cywilizację, czyli cywilizację Majów. I wszelkie kongresy światowe wskazywały, że jest jeszcze jedna cywilizacja, której nie poznałem. A jako że miałem zeksplorowaną już całą Europę i Afrykę, większą część Azji i Australię, podejrzewałem, że ostatnia cywilizacja ma swoją kolebkę w którejś z Ameryk. Epoka przemysłowa była też epoką, w której pożegnaliśmy panią Krystynę, której ostatnie miasto Polska już wkrótce należało do mnie. Reszta renesansu minęła raczej spokojnie. Ja jako już bogate i potężne państwo postanowiłem skupić się na nauce, bo ostatecznie to był rodzaj zwycięstwa, na które się zdecydowałem. Rozkład sił przedstawiał się następująco, a współczesność również okazała się dla Polski złotą erą. Poznaliśmy ostatnią cywilizację, którą okazali się Mapucze. A jakiś czas później, zupełnie bez moich starań, pod moją kontrolę wpadło miasto założone przez Imperium Etiopii, obok którego chwilę później powstał Poznań. Kilka katastrof naturalnych później przeszliśmy do złotej epoki atomu, w której musiałem mocno nadgonić do czołówki w wyścigu kosmicznym, dlatego udało się wysłać w kosmos satelitę Ziemi, a chwilę później lądownik księżycowy. W międzyczasie produkując kilka sztuk broni masowego rażenia, tak na wszelki wypadek. Niestety w kolejną epokę, epokę informacji, weszliśmy na smutno, tracąc przy tym 4 miasta, za co nawet dostałem osiągnięcie. Ale epoka ta zapowiadała się ciekawie, bo zebrał się kongres światowy, nawołując do odbicia stolicy Etiopii, którą przywłaszczyło sobie Kongo, w którym ja co prawda nie miałem żadnego głosu, bo sam okupowałem 4 stolice innych państw, więc na wszelkich obradach byłem raczej gościem niż uczestniczącym, ale głosowanie przeszło, a produkcja mojej broni masowego rażenia miała przynieść efekty. Zapytacie, czy ciężko jest odbić taką stolicę? No wbrew pozorom nie, bo jest to podobne do oprawiania karpia na święta, ale tutaj przekażę głos ekspertowi. Chyba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to co? No tak jak widać, oszołomiony. No i co? I jedziemy z nim. Miasto zdobyte, oddane pierwotnemu założycielowi, a w międzyczasie udało się wystrzelić kolonię marsjańską i odzyskać prawie wszystkie utracone na początku tej ery miasta. Chwilę później przystąpiłem do ostatniego kroku wymaganego do zwycięstwa naukowego, czyli wystrzelenia ekspedycji egzoplanetarnej, która następnie musiała przebyć 50 lat świetlnych. I w sumie czas najwyższy, bo na naszej planecie zaczęły się dziać bardzo nieprzyjemne rzeczy, jak wybuchy słoneczne czy deszcze meteorów. Ja postanowiłem ubić jeszcze jednego karpia, ale tym razem mi się odgryzł, więc użyłem większego młotka.
i dwie tury przed końcem epoki udało się osiągnąć zwycięstwo naukowe. Mówi się, że musimy chodzić, zanim zaczniemy biegać. Tak naprawdę zrobiliśmy jeden mały krok, zanim zrobiliśmy większe. Wkrótce udało nam się wyrwać z okowów Ziemi. Teraz żeglujemy między planetami. To twoje przywództwo poprowadziło nas do nieba. I jeszcze dalej. Oficjalnie Polska może w kosmos. I to była moja rozgrywka w Cywilizację 6. Jeśli wam się podobało, koniecznie dajcie znać w komentarzach i zostawiając łapę w górę. Dajcie też znać, czy chcielibyście więcej przygód Jadwigi, na przykład skupiającej się w 100% na ścieżce wojennej i podbojem całej historycznej Europy, albo i świata. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hejpa!